didn't even get to cross. Hej, cześć, witajcie moi kochani widzowie, z tej strony Taxi Zerte, witam was w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Hero Zero. Słuchajcie, niedawno skończyłem wspaniały stream, na którym było naprawdę zajebiście. Dziękuję wszystkim, że byliście. Sporo osób było, słuchajcie, bo ponad 200. Także dzięki, że byliście. O, miałem tutaj sporo więcej, ale niestety przegrałem. Słuchajcie, tutaj nic nie ma w Lumpeksie. Odświeżamy sobie nową ofertę, żeby wziąć sobie rzuteczki. No i sprawdzamy, no i nic. No i słuchajcie, nic niestety tutaj nie ma. No cóż, nie ma to nie ma, nic nie poradzimy na to. No a będziemy teraz atakować kogoś na lidze jeszcze. Słuchajcie, za 3 minuty mamy nowy dzień. Tak, nowy dzień, słuchajcie, wschodzi, więc będzie kozacko. Na luzie powinienem wygrać, wygrałem, super, 10 punktów ligowych, słuchajcie, jeszcze 100 punktów ligowych i będzie nowa ranga, będzie, słuchajcie, champion, no ale niestety do tego czasu jeszcze muszę się troszeczkę potrudzić. Dobra, wbijamy na arenę i za chwilę będziemy kogoś bić. O, tutaj jakiś 125 level, nie wiem co on w ogóle tutaj robi tak wysoko w rankingu. W tym momencie mnie to nie interesuje, po prostu go atakuję, nawet się zrymowało, yo, kakao, ziomsy. No, słuchajcie, dzisiaj, w ogóle jutro muszę wstać o 7.30, nagrywam ten odcineczek o północy, ale kto by tam się martwił tym, słuchajcie, kto by się tam martwił. Trzymajcie za nas kciuki, słuchajcie, udostępnię wam go z rana, także już będziecie go mieć na spokojnie i w ogóle. Teraz tak, słuchajcie, dzisiaj, o, zaatakujmy może sobie tutaj od razu, bo dopóki mamy te cztery pilociki dzisiaj... Bo jutro już nie będziemy ich mieć, znaczy będziemy mieli kolejne cztery, które też będziemy chcieli wykorzystać jakoś taką. Dobra, wygraliśmy. Spoko. I teraz tak, nie z tego... Uła, ostatni przeciwnik. Dobra, to tak, na początku zdejmujemy tą łyżkę, to sobie sprzedamy hen i tego nie było tutaj nawet. Dobra, i atakujemy. Nie z tego świata, słuchajcie, przeciwnik 160 poziom, szef kosmitów, słuchajcie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z tą gangryną, z tym wielkoludem, słuchajcie, z tym wielkoludem. Mam nadzieję, że wygram za pierwszym razem, jednakże nie jest to pewne. I to w sumie to w ogóle nie jest pewne. No i chyba przegram. No, jak widzieliście, zaczął unikać nie wiadomo ile. No, ale teraz sobie zakładam rzutki, słuchajcie, przy użyciu buga. No i atakujemy. Mam nadzieję, że teraz wygram. Tak, zostałem i już akurat wykorzystałem, słuchajcie, swoje pilociki. Zrobiłem dzisiaj oczywiście wszystkie misje, wszystkie treningi. No i mamy zakończone zadanie nadspecjalne, tak? Tak, słuchajcie, i kolejny oponek wpadło właśnie na moje konto. No i jest najsik. Dlaczego jest najsik? Bo wspomagacze, wszystko mamy, wszystko jest pięknie, słuchajcie, jest ślicznie. Dobra, nowoczesny. Czy ja mam coś z nowoczesnego? Mam coś z nowoczesnego. Więc sprawdzajmy, jakbym założył to plus 6, to w sumie średniawa taka trochę, nie? Nie, dobra, nieważne. Nie było mowy, tego nie zakładam. W ogóle to już chyba będzie można nawet sprzedać, po prostu minus 30 to jest po prostu za dużo. Okej, no i co? Mamy troszeczkę mało kondycji. To trzeba kondycję, zaraz trzeba będzie poprawić. Ja mam już w realu więcej kondycji, kurczę. Tutaj zrobimy sobie tryb, znaczy zadanko nadzwyczajne. Tryb specjalny, słuchajcie, co tam błyszczy. Za chwilę to będzie easy, bo jak wiecie, użyjemy sobie buga. Wszystkie itemki zdjęte, słuchajcie. Tak. Wszystkie itemki zdjęte i możemy teraz atakować z tego względu, że jak widzicie, przeciwnik nasz nie ma, przypominam, nie ma rzutek, a my mamy i tak jesteśmy liczeni i jak widzicie, damage jest tam, u nas jest po prostu większy. No to widać za każdym razem. 900 obrażeń przeciętnie od 300 i nie ma szans, żeby ze mną wygrał. No i tak będziemy, słuchajcie, robić każde zadanko nadzwyczajne. Wiem, że to jest dość nudne, ale po prostu tak się toczy gra, no i tak się, słuchajcie, ogarnia całą grę, nie? Nie tak mniej więcej. Tutaj jakaś broń epicka, fajna. No już mamy godzinę 00, słuchajcie, także godzina 00, tak, godzina 0 wybiła na zegarkach, yo, a ja właśnie nawijam do Majka, tak, mam fajnego zwierzaka z RT, nawet tak się nazywa, spoczko.
Dobra, facet niosący dźwigar, poszło, lecimy dalej. 9 na 10 i to jest architektoniczna gwiazda. Wciąż Easy Peasy Lemon Squeezy. No i dziesiąteczka, retro, retrosecik, złodziej biżuterii pokonany. Z zadanką, słuchajcie, specjalne, już zakończone jest. Tu jest tryb specjalny, tak? No dobra, no i teraz zakładamy wszystko i zaraz zobaczymy, co nam tutaj powypadało. Śmiesznego bądź nieśmiesznego. Ale ogarnąć trzeba to, prawda to? Prawda. Okej. Już lumpex otworzę, tu minus 23. O, tu plus 2, super, kondyszki daje, to subcio. Tutaj nie opyla mi się to. No też mi się nie opyla. O, plus 9, super, to mi się opyla. No i w sumie nasze staty wracają powoli do normy. Takiej dobrej normy. Bo najmniej siły, później najwięcej inteligencji i reszta jakoś tak w normie. O kurcze, retro, czy ja mam coś z retro? Chyba mam buty z... Tak, słuchajcie, mam buty z retro, które są po prostu tak słabe, że no po prostu masakra. Dobra, wiecie co, nawet lepiej będzie, jak ja tego nie będę nakładał. To jest najśmieszniejsze. No dobra, mniejsza z tym. Odświeżamy sobie nowy towarek, kupujemy sobie rzutki. Rzutki na pewno nam będą potrzebne. Na pewno się przydadzą, to mogę wam zagwarantować. No i mamy nowy dzień, słuchajcie. Nowy dzień wstał. Przydałoby się tutaj, gdzie jest Lucy, słuchajcie. Przydałoby się zakończyć to zadanko nadzwyczajne. Może zróbmy na początku tak, że zaatakujemy sobie o w ten sposobik. I on ma... Dobra, powinienem to... Nie, po prostu nie mam pytań. Nieważne, atakujemy go z bugiem i teraz już wygramy, słuchajcie, na 100%. Teraz mamy stówkę na wygranie. Super. I teraz tak, zdejmiemy, załóżmy sobie to. I coś, co nam daje dużo siły. To sobie zdejmiemy. Okej. I możemy atakować kolejnego przeciwnika. Nie chciałbym zdejmować wszystkich demków, bo słuchajcie, w tym momencie to jest po prostu niepewne. Niepewne i będzie tak jak na poprzednim odcineczku, bądź poprzednim, że zaczęły nam się bugowanie. Zaczęło nam się, przepraszam, a nie zaczyna się. Teraz tak, mamy jakiegoś laga wybitnie dziwnego. Ej, no co jest? Aha, już, dobra. Okej, no to atakujemy kolejnego przeciwnika, gdzie jest Lucy, słuchajcie, zaatakujmy. Dobra. No, i ma w sumie... Co się tu wyprawia? Czyżby Hero Zero pracowało właśnie nad swoją nad swoim serwerkiem? Czyżby? Hero Zero, takie pytanko. Czyżby załoga tam teraz świrowała i zaczynała odpieprzać jakieś różne faski? O północy? To wy jeszcze pracujecie? A w sumie oni... Nie, w sumie już nie pracują pewnie, nie? Poszli do domu chłopaki. Ale gdzieś tam... A może ktoś atakuje w tym momencie gdzieś serwery ich? No i słuchajcie, napieprza kamieniami w serwery i na mnie się tutaj buguje. Kurde, to by była... O, cię w pizdeczkę. To już teraz wiem, słuchajcie, do czego to? Witajcie, drodzy bohaterzy. Świętujecie noc świętojańską razem z Hero Zero. W okresie od 20 do 23 dni są szczególnie długie, a miejscy dranie również nie mają dosyć niepokonania mieszkańców Humberdale. Potrzeba waszej bohaterskiej interwencji. Zatroszcie się o to, żeby Humberdale ludzie mogli świętować w spokoju. Przedmioty przydatne do efektywnego zwalczania łotrów znajdziecie w Lumpexie, a energetyczne żarełko jest do nabycia u sprzedawcy oponek w formie specjalnych pakietów oponek. Dobrej zabawy! Dziękujemy za tą wspaniałą informację. Dziękujemy, że mnie wyjebaliście z serwera, olewając wszystko wokół ciepłym moczem. Dobra, jeszcze tylko tutaj sprawdzę. Nie, to do sprzedania. Okej, zobaczymy, jakie tam pakiety nam dali. Pakiet świętojański. Ale zajebisty. Ale zajebisty w huk. No wyjebane w kosmos pakieciki. Słuchajcie, bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. Stubierzcie, jedzcie, no bo nie ma innej opcji.
Dobra, no a ja już ruszam, słuchajcie, na gdzie jest Lucy 7 na 10. No i to jest inżynier uszlachetnienia, który ma 655, ja mam 1200, powinienem to na luzie wygrać. Na luzie, żeby nie powiedzieć na ostrym luzie. Nie, naprawdę, damage mam o tyle większy od niego, że to powinien być naprawdę tak mały kłopot, że... No i wygrałem, no i o to chodzi. No i tak trzeba, słuchajcie. No i sprawdzamy kolejnego przeciwnika. O, 8 na 10, dobra, super, atakujemy. 162 poziom ma facio, także fajnie, fajnie, dobrze wiedzieć. Nice to know, thanks my friends. Senior food designer, dobrze, ogarniemy go chyba. No ten już ma, on ma połowę tego co ja mu hicę, także też już powinno być do ogarnięcia. O kurczę, ledwo co wygrałem, ja pierniczę. No, w kaczkę. Dobra, teraz tak. 920 to ma 923, więc to sobie sprzedajemy. Nie zastanawiamy się nad tym. Czekajcie, być może mam coś jeszcze z siłą. To sobie zdejmiemy, żeby mieć jeszcze większe szanse na wygraną. O, tu jest siła. Dobra. No i teraz mam tak malutko siłę, że słuchajcie, to powinna być już tylko czysta formalność. Czyżby? Tak, słuchajcie. 512 obrażeń, gdzie mam 1000. Na luzie, słuchajcie, teraz easy peasy lemon squeezy i właśnie dlatego, słuchajcie, ludzie inwestują mało w siłę, bo po prostu wszystko wchodzi dzięki temu easy. Prezes, no i prezes też dostał w trymbol, słuchajcie, wszyscy dostali w trymbol, gdzie jest Lucy, zadanko mamy zakończone. No dobra, teraz tak, tutaj rzucimy to, tutaj to, no i tutaj niestety rzucimy już to. No. Najsowo, słuchajcie. I tak samo to będę musiał sprzedać. No dobra, dwa punkty do rozdania. Słuchajcie, mamy 400 tysięcy. Zainwestujmy sobie je jakoś użytecznie. Czyli wszystko w statystyki ogólnie. Ogólnie standardzik. Dobra, hopsa. Rozdajemy dalej. Dobra, rozdane. Rozdajemy jeszcze. Tak. No fajnie, fajnie, porozdawaliśmy troszeczkę statków. Teraz tak, liga, już możemy kogoś bić w lidze, tak? Tutaj gościu ma 600, dobra, to atakujemy go. Kubuś, dostaniesz szybko w piernicz Sorka, no niestety na cele odcinka trzeba było, nie? Czasem trzeba. Okej, mam 100 tysięcy jeszcze, więc... Ojej, przepraszam, bo mnie się tutaj coś przewróciło. Dobra, i jeszcze możemy rozdać sobie... Chyba ze dwa razy nawet starczy. Tak, jeszcze starczy. No i ogarnęliśmy nasze statki. Słuchajcie, tutaj mam 800 już w podstawie prawie. Okej, teraz tak. Możemy coś odwirować. Jednakże ja widzę, że odwirowywanie nie jest nam potrzebne, bo staty mamy niemalże idealne, tak? Tak? No prawda to czy nieprawda? Chyba, że jest coś, co dużo inteligencji daje. O, to daje dużo inteligencji. To odwirujmy sobie, może na kondycję się przerzuci. Nie, przerzuciło się na intuicję. No dobra, ale też może być, tak? Więc teoretycznie nie jest tak źle. Mogło być gorzej. No dobra, słuchajcie, mam już tylko jedno zadanko otwarte. Trzeba było to jakoś, kurde, zniszczyć jeszcze na tym odcinku, nie? No to co, atakujemy, no. Atakujemy i się nie walimy z tym, kurde. No, i chłopak ma 1700 obrażeń, ja mam 1900, to dobrze, ja mam dużo... Nie, nie mam dużo lepszych statów. Sumienny wartownik, może uda nam się go pokonać, chłopaka. Przynajmniej taką mam nadzieję, kurde. Bo cwany lisol, trzeba przyznać, cwany lisol jest sumienny wartownik, kurcze, no. Taki sumienny, że aż po nocach, słuchajcie, jest już po północy, a on dalej tu stoi. No, ale dobra, już ogarniemy. Ogarniemy. W sumie mam większy level od niego, to i statystyki powinienem mieć lepsze, ale mniejsza z tym. Dobra, czwóreczka nam się włącza już, to możemy sobie sprzedać. I lecimy, napieramy na kolejnego przeciwnika. 155 poziom, moter rusztowań. Dobra, czy my mu damy radę? O kurde, ale wypasione ma staty chłopak, no widać, że przykokszony, przykokszony. Oj, będzie ciężko. Nie wygram tego. Słuchajcie, no nic nam nie pozostało jak tylko użyć ostatnie dwa pilociki i modlić się, że będziemy mieli jakiegoś mega farta z dupy. Ale no gościu zadaje więcej obrażeń, gościu ma lepsze staty. No, to jest ogólnie ciężka sprawa. No a nasz zwierzu ma tylko
jakąś gównianą umiejętność, którą trzeba będzie zmienić, ale to spokojnie, jeszcze nie teraz może. No nie wygram tego. Szkoda, no słuchajcie, szkoda, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić już teraz. Możemy tylko sobie zrobić tak, że poprosimy wszystkich o piloty. Proszę o piloty. I przypominam, słuchajcie, że wbijam honor, także jeśli możecie, to słuchajcie, bijcie mnie. Bijcie mnie tak, żebym dostawał tego honoru jak najwięcej. Bo w turnieju tygodniowym jestem 10, a dobrze by było wpaść na 9 miejsce, a może i nawet lepiej, jak się uda. Zobaczymy, tutaj minus. Dobra, możemy spróbować, słuchajcie. No niestety, 3 umki na pecie ma, kurde, to jest najgorsze. To jest najgorsze, no ale też nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, teraz tak, mam kilka ataków, więc oby one były celne. No muszę teraz wygrać. Tutaj plus 1500, to bezproblemowe. Jak mam 1500, to jest easy peasy lemon, nawet squeezy ostro, nie? Pojedynki, 84 jeszcze mam, starczy na kilka ataków. Podbijemy się troszeczkę w honorze. O, jedna oponka, super. Najsik, tak trzeba. Dobra, plus 97 honoru. Atakujemy teraz Adriana. Adriano, super, też 1500, dobra, uda się też ogarnąć. 3 ataczki, kolejne wygrane. Znaczy 2, bo nie starczy nam tego, tak? Nie starczy nam energii na ataki. Odwagi, przepraszam. Przepraszam, odwagi. No cóż, słuchajcie, będziemy powoli kończyć ten wspaniały odcineczek. Dzisiaj nie czytam wiadomości, niestety ze względu na to, że po prostu... No, muszę kończyć, muszę zaraz naprawdę kłaść się spać. Jestem już dzisiaj zmęczony i w ogóle jutro mam turniej. Także dobrze by było, żebym wstał też, a nie żebym nie wstał, nie? Bo wtedy to będzie lipcia. Słuchajcie, nasza drużyna rozwija się mega szybko. Średni poziom 105, 90% rozwinięte. Nigdy nie byłem w tak jakby własnej drużynie z takim rozwojem ogromnym. Także super jest, nie? Super jest, słuchajcie. No i zaraz będzie 100%, no. 8 wciąż na liście. Już mamy, słuchajcie, 5 drużyn, które mają 100%. No nieźle, a z honorem, którzy jesteśmy czwarci. No, ale wszystko, tak jak mówię, wszystko jest do ogarnięcia, no. Wszystko jest do ogarnięcia. Wow, pinglasz, jak rzuca. Jak rzuca tymi oponami. No, pozdrawiamy. Nagrywam. Pozdrawiamy pinglarza, który właśnie rzucił 100 oponek na szale. No, zaszalał chłopak, trzeba przyznać. Zaszalał chłopak i ulepszamy już. Już, słuchajcie. Nice. No to słuchajcie co, mamy 91% już, no i słuchajcie, już prawie tą motywację teraz będziemy rozwijać i rozwijać. Tyle ile się uda, słuchajcie, tyle tej motywacji rozwiniemy. To co? No ja się chyba już będę z wami powoli żegnał. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Idę wyrenderować tą video, te śliczne video. No i widzimy się jutro na streamie. No i jeszcze oczywiście będą odcineczki. Taxi z RT, Piona, trzymajcie się.